Siema, jestem Pakila, to jest kolejny odcinek Zmodyfikujemy GTA 5. Więc zacznijmy od w sumie pierwszej modyfikacji, czyli tempomat, jak tu widzicie. Mamy tutaj w sumie też licznik od razu po lewej stronie nad mapą. Jak sobie włączymy teraz tempomat, to auto cały czas z taką samą prędkością będzie jechało. Więc jak w sumie sobie wyłączymy, to po prostu normalna prędkość, czyli no, spada nam prędkość. No dobra, może się przejedziemy w jakieś bezpieczne miejsce, żeby resztę tego wszystkiego wam tu pokazać. Dobra, więc jesteśmy w takim miejscu. Oczywiście musiałem kogoś przejechać, policja musi mnie gonić, ale okej. Przechodząc do modyfikacji tych. Więc można sobie otworzyć maskę, znaczy może zaczniemy od kierunkowskazu, może tak. Lewy kierunkowskaz, teraz prawy kierunkowskaz, jak tu możecie zauważyć, to są oczywiście światła awaryjne, postojowe. Dobra, więc teraz tak. Otwieramy maskę, zamykamy maskę. Otwieramy bagażnik, zamykamy bagażnik. Super. Też możemy zgasić oczywiście cały silnik, jak i go włączyć. Prosta sprawa. Dobra, więc teraz jeszcze jest w tym modzie, jak tu widzicie, jeszcze te światła cały czas świecą. To jest z drugiego modu, który też nam dodaje właśnie te światła, jak stoimy, i też jedną fajną rzecz. Page up. I automatycznie mamy game clock, czyli jaki jest czas w grze aktualny. Też jak znowu przyciśniemy page up, to mamy realistyczny czas. Musiała zadzwonić oczywiście w realu. Więc teraz przejdziemy do instalacji tych dwóch modów. Okej, więc przejdziemy do instalacji tego modu. Jak widzicie, od razu jest Crypt Hack. Tak, to jest podstawa do wszystkich modów, więc myślę, że już umiecie go zainstalować. Jak nie, to tutaj jest adnotacja właśnie do filmiku, gdzie instaluję właśnie tego Crypt Hacka 5. Dobra, przejdźmy do modyfikacji właśnie tych dwóch, co wam przed chwilą pokazałem. Ten mod oczywiście to są te światła, jak stoimy, i właśnie godzina. A to jest, jak otwieraliśmy maskę, bagażnik i wyłączaliśmy w sumie silnik cały i bawiliśmy się prędkościami samochodu. Więc jak to trzeba zainstalować? Już wam pokazuję. Oczywiście dwa pliczki do głównego folderu z grą i tutaj mamy aż 4 pliczki. Też oczywiście do głównego folderu z grą. Tak samo jak ze Script Hackiem 5. Tu mamy 3 pliczki, które oczywiście przerzucamy do gry, folderu głównego gry. Więc myślę, że wam pomogłem. Komentujcie, subskrybujcie, już się z wami żegnam. A i jak możecie udostępnić gdziekolwiek, wszędzie ten właśnie filmik albo inne filmiki z modyfikacji, to bym bardzo podziękował, więc trzymajcie się, do następnych modyfikacji.